Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale No Top Stryk. Jestem w okolicy wodospadu Szklarka w Karkonoszach. Teraz w górach trwają roztopy, więc jest idealny moment, żeby pofotografować górskie potoki na długim czasie naświetlania, bo jest w nich po prostu dużo wody. Przy okazji przetestuję dla Was dzisiaj obiektyw 17-28 ze światłem 2.8. To jest szerokokątny zoom od Tamrona dedykowany do Sony A7. Zapraszam do oglądania. Najpierw poopowiadam Wam trochę o obiektywie, a potem pokażę Wam, jak poprawnie wykonać zdjęcie z rozmytą wodą. Na początek trzeba zwrócić uwagę na to, że ten Tamron jest bardzo mały i lekki jak na obiektyw pod pełną klatkę o takich parametrach. Waży tylko 420 gram i tworzy bardzo fajny, wyważony zestaw z Sony A7. Jest to świetny wybór dla osób, które, tak jak ja, dużo podróżują ze sprzętem. Obiektyw jest wykonany z tworzywa. Nie jest to jakaś super niesamowita jakość wykonania, ale jest ok. Nic tutaj nie skrzypi, nie trzeszczy. Obiektyw jest sztywny, dobrze spasowany. Z przodu mamy bardzo mały gwint na filtry. Mamy tutaj gwint 67 mm, więc bez problemu dopasujemy do niego jakiś filtr. Ja teraz mam nakręcony filtr ND1000, właśnie po to, żeby rozmyć sobie wodę na długim czasie. I jak widzicie, przednia soczewka rusza się, ale ona się rusza w środku, nie wyjeżdża za obręb obudowy, więc tutaj nie ma żadnego problemu właśnie przy stosowaniu filtrów. I co ważne, taki sam gwint na filtry ma obiektyw 28-75 od Tamrona, więc jeśli mamy te dwa obiektywy, które tworzą bardzo fajny, mały, lekki zestaw do Sony A7, to możemy korzystać z tych samych filtrów. Na obiektywie nie znajdziemy żadnych przycisków. Trochę szkoda, że nie ma szybkiego przełącznika między autofokusem a manual focusem, bo to by czasem się przydało. Mamy tylko dwa pierścienie. Jeden pierścień od ustawiania ostrości, który jest tym razem bliżej obudowy aparatu. Jest on dosyć mały, ale chodzi z przyjemnym oporem. Niestety jest to przełożenie elektroniczne, więc tutaj filmowcy mogą trochę narzekać. Drugi pierścień służy do zmiany ogniskowej. Jest on już duży, wygodny, ale ma ten problem, że obraca się w drugą stronę niż standardowo. Czyli kręcąc w lewą stronę, rozszerzamy kąt widzenia. No i jest to naprawdę problematyczne, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do takich standardowych obiektywów. Nie wiem, czemu Tamron zdecydował się tutaj na takie rozwiązanie, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić, bo tutaj i pierścień kręci się w drugą stronę i zamienione są pierścienie, że najpierw mamy ostrość, a potem ogniskową i to wymaga pewnego właśnie przyzwyczajenia. Jak widzicie, podpiąłem już obiektyw do A7. Cały zestaw jest naprawdę lekki, dobrze wyważony, świetnie mi się z nim pracowało. Również noszę go przypiętego do pasa biodrowego i bez problemu jestem w stanie w ten sposób podróżować i w każdej chwili mam aparat pod ręką, mogę wyjąć i zrobić zdjęcie. Obiektyw jest uszczelniany, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo często właśnie tego typu obiektywy są wykorzystywane w plenerze. Niestety nie ma stabilizacji, chociaż w obiektywie szerokokątnym nie jest to aż taki duży problem. Ja i tak korzystam z niego głównie fotografując ze statywu. Teraz kilka słów o autofokusie. Ostrość jest ustawiona wystarczająco szybko jak na tego typu obiektyw. Nie jest to może jakiś demon prędkości, ale nie jest też jakoś tragicznie. Po prostu chwilę to trwa, ale przy szerokokątnym obiektywie myślę, że ta prędkość jest zupełnie wystarczająca. Ja przy takiej fotografii krajobrazowej no, nie miałem z tym żadnego problemu. Pojedynczy autofokus jest ok, niczym jakoś super nie zachwycił, ani też nie zniechęcił. Ale bardzo pozytywnie zaskoczył mnie autofokus ciągły, który w tym obiektywie działa naprawdę sprawnie. Mam wrażenie, że są szybszy od autofokusa pojedynczego, no i działa po prostu jakoś lepiej. Więc przy filmowaniu spokojnie bym korzystał z tego obiektywu. Ostrość jest ustawiana szybko, sprawnie, ale w taki sposób płynny, nienerwowy i naprawdę ciągły autofokus to jest coś, co muszę w tym obiektywie pochwalić, a szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego po takim szkle Tamrona. Ostrość jest ustawiona od 19 cm, co jest dobrym wynikiem, spokojnie można robić jakieś nieduże zbliżenia tym obiektywem. Dobra, robimy sobie teraz szybki test autofokusa, ciągłego podczas filmowania. Przyostrzamy sobie gdzieś bliżej, dalej, tutaj na jakieś listki. Jak widzicie, działa on całkiem sprawnie, płynnie zmienia tą ostrość. Nie można mieć do tego jakichś większych zarzutów. Teraz zobaczymy, jak poradzi sobie z ostrzeniem na twarz. Myślę, że jest tutaj całkiem nieźle. Jeszcze teraz przyłączymy się na szerszy kąt, bo to było 28 mm, teraz mamy 17 mm. Tutaj powinno być z tym jeszcze lepiej. Całkiem dobrze ten autofokus pracuje. A tak wygląda moja twarz na 17 mm. Zanim przejdziemy do fotografowania i omówienia samej jakości zdjęć z tego obiektywu, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, czyli cenę tego szkła. Ten obiektyw kosztuje 4000 zł. Jest to naprawdę mało jak za obiektyw o takich parametrach kryjący pełną klatkę.
a cena ta robi jeszcze większe wrażenie, kiedy porównamy ją z natywnymi szkłami Sony. Sony ma w swojej ofercie dwa szerokokątne zoomy o zbliżonych parametrach. Jest to 16-35 Zeiss ze światłem 4, które kosztuje 5000 zł, więc mamy obiektyw 1000 zł droższy, a ciemniejszy, oraz obiektyw 16-35 G-Master 2.8, czyli już bliżej tego obiektywu, jeśli chodzi o parametry, ale on kosztuje 10000 zł, więc kosmiczna różnica w cenie. Oczywiście szkła Sony będą trochę miały szybszy, sprawniejszy autofokus, będą też pewnie odrobinę ostrzejsze, szczególnie na brzegach, ale te różnice nie są jakieś kolosalne, a na pewno nie aż takie duże, żeby płacić 10 tysięcy zamiast 4 tysiące. W większości osób w zupełności ten Tamron wystarczy i tutaj wydaje mi się, że no, różnica w cenie jest bardzo mocną korzyścią na rzecz tego szkła. Kolejna kwestia, jeśli kupimy 17-28 i obiektyw 28-75 od Tamrona, czyli taki naprawdę fajny, uniwersalny zestaw, za te dwa szkła zapłacimy łącznie około 7,5 tysiąca złotych. Za podobny zestaw w przypadku Sony zapłacilibyśmy, uwaga, 18 tysięcy złotych, więc tutaj te różnice w cenie są ogromne. Oczywiście do Sony możemy jeszcze kupić dwa szersze zoomy. Mowa tu o Sigmie, którym już testowaliśmy na tym kanale. Sigma 14-24. Świetne szkło, ale również droższe od tego Tamrona. I Sony G-Master 12-24. Też dobre szkło, ale obydwa są dużo droższe od tego Tamrona. Są też oczywiście szersze, ale na przykład nie zamontujemy do nich standardowych filtrów, no bo mają one wypukłe soczewki, więc tutaj ciężko uznać je za bezpośrednią konkurencję dla tego Tamrona. To jest szkło trochę innego typu. Idziemy robić zdjęcia nad potok, tam może być trochę słabsza jakość dźwięku, no bo wiadomo, szum wody jest dosyć głośny, musicie mi wybaczyć, ale pokażę Wam, jak zrobić trochę zdjęć na długim czasie naświetlania. Idziemy. Pierwsze co robię, to przechadzam się brzegiem potoku, szukając odpowiedniego miejsca do fotografowania. Polecam szukać ciekawszych miejsc, mniej obchodzonych. Oczywiście ja dzisiaj, przechodząc koło wodospadu Szklarki, zrobiłem sobie tam zdjęcie, ale mam już takich zdjęć mnóstwo i jest to wodospad obfotografowany już z każdej możliwej strony, więc zamiast spędzać tam więcej czasu, idę wyżej, szukam mniej obchodzonych miejsc, oddalonych od szlaków, gdzie mogę znaleźć ciekawe, jeszcze nie tak mocno obfotografowane miejscówki. Przede wszystkim zwracam uwagę na miejsca, gdzie w jakiś fajny sposób spiętrza się woda, tworzy ona fajne wzory, może kamienie albo skały układają się w jakiś ciekawy sposób. No tutaj jakby liczba możliwości jest bardzo duża, trzeba mieć wyostrzony wzrok i szukać ciekawych kompozycji. Kiedy już znajdę takie miejsce, ja tutaj myślę, że jest całkiem ok. Teraz się obrócę, będzie pewnie bardzo głośno. Za mną widzicie, woda dosyć mocno się spiętrza i tworzy taki kształt w coś w rodzaju litery S. I myślę, że to może być ciekawe miejsce, żeby spróbować zrobić tutaj zdjęcie, więc rozkładam statyw i fotografujemy. Kiedy chcemy robić tego typu zdjęcia, musimy zadbać o trzy rzeczy. Po pierwsze, nakręcamy filtr ND1000 bądź jakiś inny gęsty filtr szary na nasz aparat. Żeby ładnie rozmyć wodę, muszę zastosować czas 20-30 sekund, a przy słonecznym dniu bez filtra nie byłoby to możliwe, bo po prostu zdjęcie byłoby prześwietlone, więc nakręcam filtr na aparat. Druga kwestia, robię zdjęcia oczywiście ze statywu, no bo przy takim czasie zdjęcia ręki byłyby po prostu nieostre. Nieważne jak dobrą stabilizację mamy, musi być w tym przypadku zastosowany statyw. Dobrze by to był stabilny statyw, który nie zachwieje się gdzieś nam nad wodą, nie wpadnie do wody. Ale żeby też zapobiec jakimś wypadkom, należy się zabezpieczyć i w tym celu ja stosuję pasek od Peak Designa. Bardzo przydatna rzecz, mogę go szybko odpinać albo zapinać w miarę potrzeby i mam go cały czas na ręce, nawet kiedy aparat jest na statywie, bo łatwo może zdarzyć się wypadek, potkniemy się o statyw, nie wiem, zawieje wiatr, cokolwiek innego się stanie, puści nam szybko złączka i aparat leci do wody, więc zadbajcie o to, żeby mieć cały czas aparat zabezpieczony, nawet kiedy jest on na statywie. Kiedy mam już ustawiony kadr, ustawiam ISO najniższe możliwe, przymykam dosyć mocno przysłonę, w tym przypadku mam przysłonę 6.3, czas 30 sekund. I co ważne, robię zdjęcia za pomocą albo wężyka spustowego, albo samowyzwalacza. W tym przypadku nie mam wężyka do Sony, więc robię na samowyzwalaczu 2 sekundy, żeby żadne drgania nie przechodziły na aparat. No kiedy mam ten pasek na ręce, to muszę dosyć mocno uważać, żeby gdzieś aparatem nie poruszyć, ale jednak mimo wszystko wolę być zabezpieczony. Wszystko mamy gotowe, ustawiamy ostrość, robimy zdjęcie i czekamy. Kiedy wykonam zdjęcie, powiększam je, sprawdzam, czy na pewno wszystko jest ostre, no bo łatwo przy tak długim czasie o poruszenie. No i tyle, jak widzicie, technicznie jest to naprawdę prosta rzecz. Cała sztuka polega na ciekawych kadrach, na ciekawych kompozycjach, wyszukiwaniu takich miejsc, odpowiednim świetle, odpowiedniej porze roku i tyle. Teraz są roztopy i to jest właśnie dobra pora na robienie tego typu zdjęć, bo w potokach jest naprawdę dużo wody.
Ja jeszcze trochę pofotografuję tu w okolicy, poszukam jakichś fajnych kadrów, a potem przeniesiemy się do Lightrooma, gdzie pokażę Wam surowe pliki RAW oraz jakieś obrobione zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jaką jakość generuje ten obiektyw. Zaczynamy sobie krótki przegląd zdjęć w Lightroomie. Pierwsze zdjęcie, na nim widzimy zalew w Mietkowie, tutaj Ślęże, takie dosyć charakterystyczne miejsca w okolicy Wrocławia. I na tym zdjęciu chciałem Wam pokazać dystorsję. Jest to bardzo częsta wada w obiektywach ultraszerokokątnych i ten obiektyw również się jej nie wyzbył i widać to na surowych plikach. Tutaj ta linia horyzontu jest bardzo wyraźnie zakrzywiona, no ale wystarczy zaznaczyć profil pod dany obiektyw w Lightroomie i wtedy, jak widzimy, zdjęcie automatycznie zostanie naprostowane. Działa to naprawdę dobrze, jednak takie prostowanie zawsze skutkuje niewielkim spadkiem ostrości na brzegach kadru. No i tutaj również ten spadek ostrości widać. Centrum jest bardzo ostre, nie można tutaj mieć do tego żadnych pretensji. To jest przysłona 8, czyli mocno przymknięty obiektyw. No ale brzegi już mamy delikatnie mniej ostre. Dalej uważam, że jak najbardziej poziom ostrości całego kadru jest akceptowalny i nie można mieć tu jakichś wielkich pretensji. Dystorsja jest bardzo częsta i naturalna w tak szerokich obiektywach. Przechodzimy sobie dalej. Na kolejnym zdjęciu mamy wnętrze samochodu, słoneczny dzień, taka bardzo kontrastowa scena. To już jest zdjęcie obrobione, ja musiałem je dosyć mocno wyciągać tutaj detale z cieni, ale nadal nawet po wyciągnięciu tych cieni o około powiedzmy 0,2 do 0,5 EV jak najbardziej te detale są tutaj bardzo widoczne, ostre, nie ma z tym żadnego problemu. No ale przede wszystkim tutaj chciałem Wam pokazać aberrację chromatyczną, bo w takich sytuacjach, kiedy mamy bardzo wyraźne kontrasty między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu, jeszcze fotografujemy pod słońce, jak tutaj, to ta aberracja lubi się pojawiać i tutaj również, jak widać, ona się pojawiła. Mamy tutaj taki niebiesko-fioletowy zafarb, ale również stosując korektę automatyczną w Lightroomie, wystarczy zaznaczenie tutaj jednej ikonki i jak najbardziej problem z aberracją chromatyczną nam znika. Tych zafarbów nie ma, widzicie, są, nie ma. Bardzo prosty sposób i skuteczny, jak widać, więc również nie uważam, żeby to był jakiś wielki problem i ogromna wada w tym obiektywie, o ile da się ją w taki prosty sposób usunąć. Na następnym zdjęciu widzimy ten potok szklarki, który fotografowałem wcześniej na filmie. To jest gotowe zdjęcie, ono już jest przeze mnie obrobione. Jak widzicie, woda bardzo ładnie się rozmyła. Mamy tutaj czas naświetlania aż 30 sekund. Zdjęcie jest bardzo ostre. W centrum nie ma najmniejszego problemu z ostrością, widać każdy najdrobniejszy detal. Trzeba pamiętać, że ja też te zdjęcia robiłem na Sony A7R Mark IV, czyli aparacie, który ma 61 megapikseli na matrycy. No i tak mocno upakowana matryca jest ogromnym wyzwaniem dla obiektywu, żeby był w stanie on po prostu sprostać tak dużej rozdzielczości i myślę, że ten Tamron jak najbardziej sobie z tym poradził. Zdjęcia są ostre, pełne detali. Tak jak mówię, na brzegu oczywiście można zaobserwować spadek ostrości, ale to jest jak najbardziej naturalne w tak szerokich obiektywach i nie jest on jakiś bardzo duży. Teraz jeszcze wyresetuję tu ustawienia, żebyście zobaczyli zupełnie surowy plik. Jak widać, tutaj również jest on jak najbardziej ostry, zarówno na środku, jak i na brzegach. Nie ma tutaj z tym większego problemu. Na ostatnich dwóch zdjęciach chciałem Wam pokazać rozmycie tła. Tutaj na ogniskowej 28 mm to jest dłuższy koniec w tym obiektywie i przysłonie 2.8 jak najbardziej jesteśmy w stanie uzyskać jakieś całkiem przyjemne rozmycie tła. Tutaj jak widać, te listki mamy ładnie rozmyte. Tutaj również mamy dalszą część kadru ładnie rozmytą, a główny motyw, który w tym przypadku jest na środku kadru, jest ostry i można go w jakiś tam delikatny sposób odseparować od reszty tła. Ten bokeh jest trochę taki nerwowy, poszarpany, ale z drugiej strony po obiektywie ultraszerokokątnym też nie oczekujmy jakiegoś niesamowicie gładkiego i ładnego dla oka rozmycia tła. I na ostatnim zdjęciu, które również było wykonane na 28 mm przy przysłonie 2.8, to rozmycie wygląda całkiem w porządku, a główny motyw jest bardzo, bardzo ostry. Więc tak krótko podsumowując samą jakość obrazu, ja myślę, że tutaj nie można mieć dużych pretensji, też biorąc pod uwagę cenę. Pojawia się dystorsja, pojawia się aberracja chromatyczna, pojawiają się delikatne nieostrości na brzegach, ale to są wszystko wady, które przy tego typu obiektywie jakby spodziewamy się, że wystąpią, ale żadna z tych wad też nie jest jakaś strasznie drastyczna i jak widzicie, też nie ma problemu, żeby szybko i w prosty sposób, zaznaczając dwie ikonki w Lightroomie, je skorygować. Więc najważniejsza jest dla mnie ostrość, a tutaj do tego nie można się przyczepić. Jak widać, te zdjęcia są bardzo, bardzo ostre i za to na pewno Tamrona trzeba pochwalić. Również nie widziałem jakichś dużych problemów z winietowaniem, co przy takim obiektywie również mogłoby się pojawić, a tutaj myślę, że ten obiektyw całkiem nieźle sobie z tym winietowaniem daje radę.
Czas na podsumowanie tej krótkiej recenzji Tamrona 1728. Uważam, że jeśli robicie krajobrazy, jeśli robicie taką fotografię podróżniczą, przyrodniczą i macie A7, to ten obiektyw powinniście sobie kupić. Dzięki małym gabarytom, uszczelnieniom, dobrej jakości obrazu i szerokiemu kątowi jest to świetny obiektyw właśnie do fotografii plenerowej. Możemy też do niego mocować normalne filtry o niedużej średnicy, to jest również ogromną zaletą. Na koniec największa zaleta, czyli cena, która sprawia, że ten obiektyw praktycznie nie ma konkurencji w stajni Sony. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej tego typu recenzji, trochę więcej pokazywania, robienia zdjęć, a nie samego gadania technicznego o sprzęcie, to dajcie znać w komentarzach. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Zajrzyjcie na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie dużo zdjęć krajobrazowych. Do zobaczenia. Cześć!